piłka dla Legionistów. A oto jeden z kibiców obserwujący z korony drzewa sytuację na boisku. I za odkopnięcie piłki, za niesportowe zachowanie, żółta kartka dla Hajdo. Ratajczyk faulowany. I piąta żółta kartka w tym dzisiejszym meczu. Ponieważ jest to już druga żółta kartka w tym spotkaniu, Henryk Bałszyński zostaje automatycznie usunięty z boiska. I to, o czym mówiłem przed chwilą. Górnicy bardzo ważny moment w tym wyrównanym meczu. Bardzo poważne osłabienie zespołu Górnika. Tak ważny mecz. Może jeśli będzie powtórka, trudno z tej odległości z naszego stanowiska ocenić. I Zabrzanie. Jerzy Brzęczek. Indywidualna akcja Jerzego Brzęczka. Szemoński w znakomitej sytuacji na polu karnym Legii. 1-0 Górnik Zabrze prowadzi zupełnie nieoczekiwanie na stadionie przy Łazienkowskiej. Świetna akcja Jerzego Brzęczka. Podanie na wolne pole do Szemońskiego i po minięciu Robakiewicza z trudnej pozycji bardzo precyzyjne uderzenie Szemońskiego. 1-0 Górnik Zabrze. Tak jest, to jest ta sytuacja, kiedy akcja Jerzego Brzęczka. Michalski i Brzęczyński byli przekonani, że sędzia przerwie grę, że piłka opuści boisko. Nie, piłka strącona z rotacją, na razie jest w polu. Ale oto uwaga, akcja Legii w tej chwili. Wojciech Kowalczyk przedzierał się, ale zatrzymany. Tu właśnie jest ten moment, kiedy wydawało się Legionistom, że piłka już opuściła plac gry. Cały czas na linii. Przepisy mówią, że musi być całym obwodem. Trudno. Tak jest, do końca pan Jerzy Brzęczek. Legia z pewnością teraz będzie miała tego jednego zawodnika przewagę. Ratajczyk. Przejście Ratajczyka zatrzymywany przez Grzegorza Dziuka. I proszę państwa, sędzia przez chwilę sięgał do kieszeni. Wzywa do siebie piłkarza drużyny Górnika. Przypomnę, że Grzegorz Dziuk ma już na koncie żółtą kartkę. Druga żółta kartka. I w efekcie tego czerwona. 9 Zabrzan pozostaje już tylko na placu gry. Dramatyczna staje się sytuacja drużyny Górnika. Tak, to co mówiłem, że dwóch zawodników Legii, 6 zawodników, każde dojście w tej chwili ukaranych zawodników do piłki grozi wykluczeniem. Cały stadion wierzy w dalszym ciągu w Legionistów i tym razem stało się. Adam Fedoruk. Szaleństwo na widowni. I Adam Fedoruk zdobywa głową wyrównującą bramkę dla Legionistów. Było jednak oczywiście kilka przerw w grze w tej drugiej połowie meczu. I w tej chwili Sławomir Redziński zakończył to spotkanie. Spalony. Czy koniec spotkania? Ja widzę, że jest spalony. Nie. Przedwczesne wtargnięcie kibiców, którzy zrozumieli gwizdek na offside jako zakończenie meczu. Tak jest. Gra będzie toczona dalej. Pozycja spalona jednego z Legionistów. Kibice przekonani byli już, że mecz się zakończył. W tej chwili, widząc jednak to zamieszanie na płycie, sędzia Sławomir Redziński zakończył te zawody, a więc przypominam, po 24 latach Legia Warszawa po raz piąty w swojej historii mistrzem Polski. Gratulujemy drużynie Legii, gratulujemy również Górnikowi za ambitną postawę w tym spotkaniu. Dziękujemy bardzo państwu za uwagę. Żegnają się ze stadionu przy Łazienkowskiej Edward Durda i Andrzej Strejda.